Słońce wstawało, gdy przybili na cypel wzgórza. Stado jakichś wielkich ptaków ustąpiło im miejsca, zerwały się, popłynęły nad wodami, w ostry kąt się rozciągając w bezchmurnym He, Łabędzie e, czarne nocowały, rzekł Kasjan, piór parę podnosząc z piasku. Zapóźniły się z wyrojów. Chłopi zaraz zaczęli jeść chleb i suszoną rybę. Dla motolda Kasian wydobył koszyk i zapraszał do posiłku. Ale on na najwyższy punkt wzgórza wyszedł i rozglądał się. I wiatr poranny, rzeźwy, wolny jak posiłek w płuca wciągał. Kasian za nim szedł z koszykiem. – Kazała panienka karmić pana, różności nakładla. co się ma zgłumić? – nie mogę jeść, kasjanie, zjedz sam. O, to jeszcze pan widać, nie ze wszystkim zdrów. Jakąś żurbę pan ma, czuł tajną chorobę. To to jeszcze nie bieda, jak człowiek nie je, bo nie ma co jeść, ale jak ma chleb, a nie je, o, to bieda. Wódki to pan musi wypić od szuchli. Widząc, że się go nie pozbędzie, wypił kieliszek, resztę zapasów ofiarował chłopom i pozostał na górze, zapatrzony, zasłuchany, ledwie hamując niecierpliwość, by dobić się wreszcie do celu. Wydobył z kieszeni list i czytał go po raz setny. Ostatni był przed tygodniem otrzymany. Wyręczając Wacława, Zośka pisala w sprawie leśnej, potrzebującej jego decyzji i rady. Interes zapowiadał się świetny. Zużycie masy drzewnych odpadków, więc pisała, wzywając go, by przyjechał na miejscu się zdecydować po naradzie. I tylko w końcu parę słów. U nas wiosna niebywale wczesna i ciepła. Proszę przyjechać. Odetchnąć swoim powietrzem wśród swoich. Uważamy z listów, że opadła Pana nostalgia. Wyleczy ją Pan i my, Radzi, powitamy Pana. Kasjan z Czulnem będzie w miasteczku czekać od piątku. My co dzień, jak zawsze. Zeszedł na wodę, niezdolny czekać dłużej. Chłopi już zjedli wypili, już spali na mokrej ziemi jak psy po polowaniu, zbudził ich. Otrząsnęli się i już byli gotowi. Słońce szło w górę. Spotkali parę rybackich lodzi. Chłopi gadali do siebie, nawoływali się, zamieniali nowin, pytali o różne prostki czy przejedzie. Płynęli znowu w labiryncie wód i nie widać. Nic było. Motult. Nie chcąc pytać, spoglądał od czasu do czasu na zegarek. Kasjan ten manewr zauważył, więc czasem rzucił jakąś nazwę, której motolt nie znał, więc gotow niczym nie objaśniało. Wreszcie rzekł. Ot, tu pan się topił wtedy w kolędy. To już Czary blisko, już dym czuć. Chleb pieką. Mm pachnie. Wstał Motolt, a Kasjon zawołał. Dali Bóg, panienka już z młyna wraca. Już mąkę i rybę zdała. Odzuch, o której wstała? Hop, hop, panienko, grafa wieziem. Widział ją nareszcie Motolt i ona ich spostrzegła. Płynęła sama, jak co dzień rankiem z młyna. Na malutkiej ludce stała, smukła, śmiała, prosta, wioslując tak niedbale, jakby to żaden nie był wysiłek. To zamiast uścisku dłoni, rzekła, i zwracając się do Kazjana, dodała: Zuchy, chłopcy, dopiero dziewiąta! Robić to robić i gra gnał zdrowo. Żyje tam moja siemia, panienko! Zdrowi oboje, była mu nich, chłopiec krzyczy, Likta już wstała. Płynęli obok siebie, mógł się napatrzeć woli, mogli mówić, mogli ręce sobie podać, ale płynęli cisi, tylko Kasjan gadal, a raczej pytał o domowe nowiny, a Zośka odpowiadała, zapatrzona w drogę przed sobą. Wacław miał wczoraj w noc przyjechać i dotąd go nie ma, Musiał w lugach ugrzęznąć. Bardzo pan zmęczony i glodny? Bardzo. Cztery dni już jadę. Myślałem, że się nie doczekam końca. Cudnie u nas. Otóż i koniec. Przybiła pierwsza i wyskoczyła. zostawiając poławice na los fali. Uch, zmachali się. Odsapnął Kasjon. się do kuchni. I spoczywajcie, macie tam co jeść i pić. Chłopi zabrali rzeczy i poszli. A oni oboje spojrzeli sobie w oczy i podali ręce. Zdrów pan, to widać. I tu wszystko dobrze, rzekła Zośka. Oczy jej bystre i nieustraszone, Począł jednak lamać się pod jego spojrzeniem, próbowała się uśmiechnąć, nie mogła. Chciała cofnąć rękę, ale ją przytrzymał i rzekł głucho: Daj mi żyć. Teraz się uśmiechnęła, ale zamiast odpowiedzi, oczyma wskazała mu jedzenie rosochy na szczycie domku, i wyjmując łagodnie dłoń z jego uścisku, poszła na ganek. Otworzyła drzwi, i w progu rzekła już znowu ze swoją spokojną wolą w oczach. Czekałabym jak tamta i nie jako ofiara i niezłamana, jak tamta. Twój dom jest. Wejdź i zostań już, jeśli chcesz. Dodała z bezmierną słodyczą i serdecznością. Nie odejdę, Aż w śmierć, szczęśliwszym niż tamten, dasz mi życie. Byle tu, nie wśród ludzi, nie w tłumie, szepnęła. Weszli do domu, wtedy obie jej ręce całować zaczął i zapomnieli oboje o świecie. Ale ich wnet ocknęła stara Parczewska prozaiczną kwestią posiłku. W kuchni chłopi już jedli, ile pochlonęli, ile wypili, tego nim nikt nie żalował ani wydzinał. Więc używali ile chcieli, ale po tej uczcie żaden nie czuł się na siłach do powrotu. Nawet kasjan do pierworodnego dziedzica wygnala ich parczeska, więc poszli w chmiele, owinęli się w kożuchy i postanowili zadrzemać. Gdy się jednak Kasjan obudził, była noc. Noc cudna, miesięczna, ciepła, gwarna, od słowików pachnąca, czeremszyną w kwiecie. chłód Zasnął ziewnął Kasjon i żeby nie szelmy te dudniki, słowiki, to by Dora do rana spał. A teraz co robić? Do chaty płynąć, chłopca zobaczyć. Wstał, przeciągnął się i poszedł ku domowi. Ale nie doszedł. Tylko stanął o kroków kilkanaście i patrzał na ganek. Na lawce siedzieli motol i Zośka obok siebie ją zrazu oczy przetarł, bo myślał, że mu je sen piaskiem zasypał. Potem począł się z cicha, triumfująco uśmiechać. Ehe, he, 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 to już tak, za ręce się trzymają, a głowa z głową. Ehe, to już tak, to on nas po to tak gnał. Dziwo, że pilno było, dziwo. Potajne, skryte ludzie. Ani na co pokazywał. Ot, dlaczego on i wielki pan? Głowa mądra, kiedy takiego sokola przyholubił. <laughs> Żeby choć drgnęli, jak ja szedł. To dziwo że na tokach ptaki biją, durne i głuche się wszystko robi, jak zwierz, taki ludyna w tę wiośnianą porę.